Ukrainie, proszę Państwa, Chopina. O co chodzi? No bo właściwie Chopin, prawda, w krainie Chopina. Także proszę Państwa, pałac ślubu, a przecież żeśmy my tu śpiewali też nasz zespół na ślubie, na uroczystości jako święci, świadkowie Jehowy. Świadków Jehowy nie ma, mormonów nie ma, prawosławnych nie ma, ewangelików nie ma. No i są ci kościelni, o co chodzi? Szatan, diabeł ich tak zaatakował, bo gdy oni mówią o co chodzi, to pojęcia zielonego nie mają, o co chodzi. No bo jak nie czytają Biblii, to jak mogą wiedzieć, o co chodzi? Jeżeli nie znają prawa Bożego, jak mogą wiedzieć, o co chodzi? To już nawet Żydzi nie wiedzieli, o co chodzi, chociaż mówili, że o to chodzi, że są narodem wybranym, że Jahwe będzie ich strzegł, a to wszystko nieprawda. Jahwe ich nie pilnował i dopuścił do katastrofy, do śmierci. I Sedekiasza, o czym wydłubano, naród niewola 70 lat. To samo i potem, w roku 70 naród całkowicie zniszczona teokracja. Nie ma Boga Jahwe, nie ma Boga Jahwe. Zwłaszcza, że go wcześniej w sercach nie było i w tej całej tej mafii żydowsko-watykańskiej, w tych układach, proszę Państwa, politycznych, kościelnych, też rzymskich, takich szarych układach. Tu się nie kierować, proszę, tą czerwienią, co mam. Po prostu ile było morderstw, ile było śmierci, ile było... A no dzisiaj, proszę Państwa, też zakonnicy na stołówce, jak oni przeklinają, jak zabierają wszystko, chcą mieć, liczą w kościele na cud, nad ołtarzem, że im się coś objawi, a Jezus mówi, nie idźcie, nie wierzcie, gdy zobaczycie jakąkolwiek postać, a to tu, a to tam, a to w kryjówce, a to w kościele, a to pod kościołem, a to nad kościołem, nie idźcie, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica się pojawia, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Także proszę Państwa, ludzie czekają na Amerykę, czekają na cud, a tutaj była klęska. W roku 607 przed naszą erą, 70. Nie ma tak, że za darmo wszystko. O co chodzi? Jest grzech i jest, proszę Państwa, kara. Jak można nie znać Słowa Bożego, nie chcieć Boga, nie chcieć swojego Ojca? A czy wiesz, Biblia mówi, jakie jest Jego imię? Nie wiem.